Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj, znaczy w sumie dzień życia dziadzi będzie defuzor, czyli bez szału. Ale do czego zmierzam? W filmie bodajże z Audi, Piano Black, czyli wszelkiego rodzaju dokładki, tam i Maxtron, i grill z przodu, czyli atrapa, zderzaka, halogenów, tak, wszystko poszło w piano. Między innymi tam było oklejanie halogenów, takie tam dziwne historie. Nic specjalnego, jak to zwykle u dziadzi. I tam się wypowiedziałem na temat dyfuzora, że szlak nie trafia chyba w tym filmie, tak, że tyle czekania i odpuściłem sobie, bo to miało być wszystko razem. Lampy przyjeżdżają jutro, więc następny dzień życia dziadzi będzie o lampach zapewne. Tak, fajne lampy, znaczy jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądać. Nie wiem, jak te lampy będą wyglądać. Nie mam pojęcia. Ale nic, zobacz, a czy może inaczej. Dyfuzor, miałem czekać na niego niecałe 2 tygodnie. Pisałem do pewnego jego mościa, nie wiem, czy on jest właścicielem, czy tam pracownikiem, nie mam pojęcia. Skontaktowałem się z osobą, bo gdzieś tam na forum Audi wrzuciłem temat, jeżeli chodzi o dyfuzory. Pokierowali mnie tam, do tej osoby, więc okej, dobra. Napisałem wiadomość i odpisała dana osoba. Odpisał do mnie. Mamy teraz dużo zamówień, więc do 2 tygodni. Mówi, okej. Okay. Mówi, jak? I później tam wymienialiśmy się tam wiadomościami i tak się wahałem, bo powiedział cenę. Stwierdziłem, no trochę dużo, kurczę, na mój budżet, ale stwierdziłem, jak mam zamawiać te z Allegro, bo też myślałem na tym gotowce, to pasować w ogóle nie będzie. I zamówiłem sobie z Allegro, słuchaj, za 100 używkę, czyli żeby swojej nie zdejmować, i wysłałem do nich. No i paczuszka dojechała szybko, odpowiedź jest, że wszystko jest ok, będziemy działać. No i szlak mnie trafił, bo miałem czekać maksymalnie 2 tygodnie i tak sobie wszystko poukładałem, a czekałem prawie 2 miesiące. I tu tak jest, znaczy nie wiem, no dla mnie to było dziwne. Jakby powiedzieli od razu, słuchaj, jest, ja wiem, że tam strona się jakaś wysypała, mówię ok. Gdzieś tam im strony, później niby jacyś lakiernicy. Kurwa mać, no po prostu ja nie lubię czegoś takiego. Albo piszę, słuchaj, jest taka sprawa, będzie mega obsuwa, a nie, że już w lakierniku, u lakiernika, już wraca, a co się okazuje, nie wraca. Takie, no masło maślane, no tak, widać, że to było przeciągane, nie? Ja nie lubię takich rzeczy. Napisz, powiedz konkretnie, słuchaj, nie damy rady, mamy burdel, nie wyrabiamy się, jesteś słabym klientem, słaby klient, mamy lepszych klientów, więc twój tak zrobimy na doczepkę. Tak się poczułem, no niestety, ale co zrobić. Za ten dyfuzor powiem od razu, to jest, pójdę zresztą po stary, pokażę ci kawałek plastiku. Słuchaj, to jest kawałeczek plastiku, zobacz. Kawałeczek plastiku, on waży może 2 kilo. No. I cenę z dorobieniem właśnie tych płetw, słuchaj, no mnie policzyli, no i tutaj przez to, że tak było długo, to nie, wysyłki nie liczyli, ok. 780 zł. Z pomalowaniem, od razu z lakierowaniem. No dobra, wstępnie ci powiedziałem, ile mnie kosztowało, jak to wyglądało, teraz będę badał. No kawałek plastiku, naprawdę śmiech na sali, co? Ale nie, no ale robota, wiadomo, no, ja się na tym nie znam, sam bym pewnie tak tego nie zrobił idealnie. Ale zapraszam cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak przyjechała paczka. Po tym położę powłokę. Tak, o powłoka, nie wiem, czy już film był, ale chyba był, albo i będzie. No usiadło to strasznie, tej firmy. Powłoki, tak, tam był etap pierwszy i etap drugi, 2 powłoki, które się uzupełniają. No i montaż na auto, a na końcu pomarudzę troszeczkę, co jest 5.
Od czego by tu zacząć, słuchaj? Zacznę od tego, że zapakowana. Słabo. Naprawdę słabo. Porysowana. Czarny uni i zapakowane w karton, w papierze i to sobie latało jak chciało. Tymi płetwami, najgorsze są te płetwy na rogach, to tam prawie mat był. Bo to wszystko szurało. I nie wiem dlaczego, jak można takiej rzeczy... Jedna sprawa. Jak można takiej rzeczy nie zawinąć skreczem? Kurde! Przecież to rozwiązałoby całą sprawę. Delikatnie, nawet spożywczym. On jest delikatny. Dokładnie. Ja nie mówię tym czarnym, takim chamskim. Spożywczym. Ładnie zawinąć, kurczę, i rozwiązałoby sprawę. No także dostałem polakierowany, czyli łącznie kosztowało mnie to 800 zł. Porysowany, jak używany, no. No ale co zrobić? No nie polerowałem go, bo mi się nie chciało, to jest raz. A dwa, na szczęście, jeżeli chodzi jeszcze o polakierowanie, oni tam gdzieś mają, wysyłają, bo sami nie lakierują. W jednym miejscu było widać, że tam po papierze wtrącenia też były, ale na szczęście ich nie będzie widać, bo to na dolnej części, więc okej. Samo wykonanie, płetwy. Tutaj fajna sprawa. Tak, samo wykonanie, wszystko elegancko, równiutko, tego nie mogę powiedzieć. Naprawdę, równiuteńko, prościuteńko. Tu, jeżeli chodzi o montaż tych płetewek, żeby to miało ręce, nogi, perfekcyjnie. Naprawdę. I fajne nawet, że dali tą taką naklejeczkę z tyłu, że to jest ta dana firma. Co dalej? Montaż tego, no to bzdura, wiadomo, kurczę, no to śmieszna sprawa, to w ogóle nie ma o czym gadać. Jedyne, co mnie wkurzyło, to właśnie ten lakier, że jest porysowany, kurczę, no jak można tak zapakować? Szkoda, szkoda. Pisaliśmy później, ja mówię, no że słabo to wyszło, no to mówi, że przyjmujemy to na klatę, że tak długo. No zrekompensowało to, że wysyłkę miałem gratis, no ale za to zawinięte było, no dziwne, kurczę, no ja bym to, to dla mnie to jest podstawa. Żeby zawinąć pomalowany element na czarno z połyskiem uni skreczem, żeby się nie rysował, no wiadomo, no może ktoś, kto nie ma pierdolca na tym punkcie, no nie ukrywajmy, na punkcie rys, może i okej, wziąłby fajny cyk, 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 montaż, dziękuję. No ja pierwsze co to wziąłem i jak zobaczyłem lakier i jak było spakowane, pierwsze co to od razu, czy już wiedziałem co będzie, no. No dobra, słuchaj, teraz tak. Widziałeś, jak to wygląda na aucie. Jedyne, co teraz pozostało, bo szpeci wiadomo co, wydech, końcówka wydechu, niestety, wygląda jak siodło do świni. Porodzewiały taki, znaczy porodzewiały, no przy tym teraz, przy tej dokładce tutaj leży, przy tym dyfuzorze, to wyglądało to całkiem nieźle. Ale przy tym piano, no jest fajnie, ten tył zrobił się taki bardziej drapieżny. Nie ma takiego
nie zrobił się taki kundelek, tylko go tak fajnie, ciężko obniżyło. Z Maxtronem to wszystko pięknie współgra. Także nawet żonie się podoba. Mówi, słuchaj, nie zauważyłam, mówię, to znaczy, że nie rzuca się w oczy. Bałem się, że te płetwy będą za duże. Nie, jest naprawdę idealnie. Do tego ta lotka u góry to uzupełnia. Ja się cieszę. Cieszę się, że oddałem do nich. Naprawdę. Pomimo tych, kurczę, nie dociągnięć, bo raczej nie znam innych firm. Nie znam innych firm, bo jegomość, z którym pisałem, to mi wysłał tam kilka takich i ostre, i obe. Dobrze, że wybrałem te, bo to jest stary model Audi, więc kurczę, on nie ma jeszcze takich jak te nowe ostrych krawędzi, więc tutaj moim zdaniem idealnie. Wielkość tych płetw, rozłożenie wyszło naprawdę fajnie. Tutaj jako samą robotę tego to naprawdę bardzo fajnie. Więc słuchaj, właśnie ten wydech. Zamówiłem z Allegro końcówki. Za 250 zł bodajże mnie chyba wyniosło z wysyłką do typowo do Audi, bo tam były i za 200. Te jakoś wydawały mi się najbardziej takie przyjemne na zdjęciach. Co przyjedzie jeszcze nie wiem. Nie wiem, bo ja ten film nagrałem i zamówiłem te końcówki, bo stwierdziłem, że i tak miałem zamawiać, tylko nie wiedziałem kiedy będzie dyfuzor, więc czekałem do ostatniej chwili. I przyjadą te końcóweczki i stwierdziłem, że tu mi końcowy prawdopodobnie też pomaluję, bo patrząc na szczelinę teraz, jak jest czarny ten dyfuzor, od razu pojawiło się co? Tylny wydech właśnie, końcówka. I tam wszystko widać i nieładnie to wygląda, więc nie wiem, możliwe, że pomaluję to na czarno, a końcówki na pewno wlecą. Więc zapraszam Cię do dalszej części filmu. Zobacz, jak wygląda teraz już całość. Całość z końcówkami na wydechu. Myślę, bo jeszcze nie widziałem tego, nie mam końcówek, że będzie to fajnie współgrać. Położę oczywiście stosowną powłokę, a jaką? A nawet dzisiaj jest o niej film. Albo nie. Może nie z Arconite'a. Tam jest do 200 stopni, że niby na handle. Kurczę, to może coś innego. Coś wybiorę takiego, co grubo posiedzi. Może coś grafenowego, co naprawdę... Wiem co. 111 od Neoxala, której już nie ma. A, na szczęście ją mam. To fajnie. Tak. Ona grubo posiedzi, więc... skoczy 111 od Neoxala. No i zobacz, jak to wygląda z końcóweczkami. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć! O kurwa!